Szanowni Państwo, dobry wieczór. Nazywam się Wojciech Gruk i mam zaszczyt powitać Państwa ze strony Zakładu Narodowego imienia Osolińskich na drugim wykładzie z cyklu wykładów i pokazów jubileuszowych Muzeum Książąt Luborminskich pod tytułem Skarby Dwustulecia. Ten cykl wykładów inspirowany jest książką jubileuszową, którą bardzo Państwu polecam. Przy okazji, bardzo proszę o zapoznanie się z programem naszego jubileuszu i uczestniczenie w jego wydarzeniach. Dzisiaj naszym prelegentem będzie dr Łukasz Koniarek wieloletni kierownik działu numizmatów i pamiątek historycznych Muzeum Książąt Lubomirskich znakomity znawca dziejów naszej instytucji i między innymi tego niesamowitego obiektu o którym dzisiaj zechce nam nieco opowiedzieć obiektu którego losy są w pewnym sensie no takim jest taki żywot równoległy trochę do dziejów naszej instytucji. Myślę, że Łukasz trochę więcej również o tym opowie. Może nie przeciągajmy już dłużej i oddaję głos koledze Łukaszowi. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze witam Państwa wszystkich zgromadzonych tutaj na sali i wszystkich, którzy oglądają nas za pośrednictwem internetu. Otóż, szanowni Państwo, Dzisiejszy wykład poświęcony będzie jednemu z najbardziej niezwykłych obiektów, który przechowywany jest w Muzeum Książąt Lubomirskich, a mianowicie panoramie plastycznej dawnego Lwowa, autorstwa inżyniera Janusza Witwickiego i jego zespołu, modelu dawnego Lwowa, który powstał w latach 1936-1946 w Lwowie. Jest to Obiekt niezwykły ze względu zarówno na swoją formę, na to, że przedstawia y, dawne, dawny, dawny lwów. Y, ale także niezwykły ze względu na swoją historię, bardzo burzliwą, naznaczoną śmiercią swojego twórcy, historię, która jest swego rodzaju zwierciadłem losów polskiego dziedzictwa w Lwowie i tego, co się działo z obiektami związanymi z Lwowem w latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Panorama plastyczna dawnego Lwowa odtwarza lwów w roku 1772 w obrębie murów miejskich z drobnymi przyległościami. Model, o czym za chwilę opowiem, nigdy nie został skończony. Obecnie składa się z sześciu, sześciu bloków podstawy tworzących prostokąt o boku 4 m na 3 m 20 cm na których to podstawach znajduje się około 350 miniatur budowli Już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to zwykły model architektoniczny, nie jest to martwa martwy model odtwarzający jedynie bryłę i formę architektoniczną. I w rzeczywistości mamy do czynienia z obrazem żywego, żywego miasta ze wszystkimi jego walorami. Główna część panoramy posadowiona jest na podstawie Wykonanej, wykonanej ze sklejki, z kolejnych warstw sklejki, które pokryte są mieszaniną gipsu, bardzo drobnego piasku, niekiedy trocin, i następnie pomalowane temperą, tak by stworzyć wrażenie chropowatości podłoża. Dobrze? Na tym podłożu znajduje się tak jak powiedziałem ponad 350 miniatur budynków i myślę że widać na zdjęciu są one naprawdę niezwykle realistyczne pokazują nie tylko bryłę ale także wygląd budynku kolorystykę i to kolorystykę bardzo realistyczną Odtwarzają, te drobne modele odtwarzają wszelkiego rodzaju ślady działalności człowieka, ślady działalności atmosfery, czasu, a więc są nieco podblakłe, noszą ślady spękań, zabrudzeń, zacieków, ubytków różnego rodzaju. Wszystko to jest niezwykle realistyczne i odtworzone z ogromną precyzją. Już tutaj na zdjęciu widzicie Państwo w centrum model cerkwi wołowskiej, przy murach miejskich widać między innymi, że sam model odtwarza tylko architekturę, ale także chociażby drzewa, one są skręcone z miedzianego drutu. Widać fosy miejskie, wodę odtwarza srebrzysta folia przyklejona, błyszcząca przyklejona do podłoża. Model wykonany jest zarówno podstawa, jak i poszczególne modele wykonany z dość powszechnych materiałów nie ma tutaj żadnych niezwykłości. Głównym tworzywem poszczególnych budynków i segmentu podstawy jest sklejka różnej grubości, z której zbudowane są przede wszystkim szkielety budowli oraz niektóre ściany. Kolejnym tworzywem jest papier i tektura, które wykorzystywano przede wszystkim do budowli ścian, drobnych elementów ścian, pilastrów, gzymsów. Dachy budowano z bądź to tektury, bądź sklejki, bądź blachy miedzianej. Natomiast różnego rodzaju drobne elementy odtwarzano z drewna, papier mache, formowano w ołowiu. Okna i stolarkę okienną wykonywano z drucików oraz szyby z przeźroczystej folii bądź kalki. Balustrady skręcano z drucików. Wszystko to sprawia wrażenie niezwykłego realizmu, tym bardziej, że zespół inżyniera Witwickiego niezwykle dbał o to, by budynki nie wyglądały sztucznie. Stąd pokrywano je zazwyczaj temperą, a model wystawiano na działanie słońca, tak by... Kolory budynku nie były y, zbyt jaskrawe, by, tak jak w rzeczywistości, by były nieco przyblakłe. Y z wszelkiego rodzaju zacieki, zawilgocenia, rzeczywiście tworzona przy pomocy wody. Tutaj za Państwem znajduje się taka malutka wystawka, tam jest między innymi kościół, model kościoła Ojców Franciszkanów z widocznymi śladami zawilgocenia, one rzeczywiście powstały przez zamoczenie modelu w wodzie. Im bliżej przyglądamy się panoramie, tym bardziej zaskakuje ona swoją, swoją dokładnością. Tu prezentuje dwa zdjęcia i na lewym oczywiście to Baszta Prochowa, na prawym ulica, ulica Ruska. Widać, jak dokładne są budynki. Ten model miał być także w zamyśle swojego twórcy miał odtwarzać nie tylko architekturę, ale miał odtwarzać żyjące miasto. Stąd w zamyśle inżyniera Witwickiego model ozdabiać miały figury mieszkańców. Niektóre z nich zachowały się tylko do naszych czasów, właściwie muszę powiedzieć, niektóre tylko powstały. W niektórych kamieniczkach widać postacie w oknach, w, w drzwiach. Na jednym z podwórek jest Buda z miniaturowym psem o wymiarach chyba dwóch mm. Jest elementem ruchowym, jest m.in. kareta biskupia. Tak więc model naprawdę zadziwia swoją precyzją i starannością wykonania. Twórcą i inicjatorem budowy panoramy plastycznie dawnego Lwowa, jest inżynier Janusz Witwicki. Lwowski architekt, historyk sztuki, człowiek zakochany we Lwowie, który swoje życie w sensie przenośnym i dosłownym poświęcił idei stworzenia, zbudowania i eksponowania panoramy XVIII-wiecznego Lwowa. Janusz Witwicki urodził się w 1903 roku w rodzinie. Bardzo znanego filozofa, tłumacza, autora świetnych, klasycznych dziś tłumaczeń, Platona, psychologa, ale także artysty, plastyka Władysława Witwickiego, uczęszczał do siódmego gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Lwowie. Tutaj widzimy go m.in. w tym mundurku, mundurku gimnazjalnym z ojcem i bratem Tadeuszem na Lwowskiej ulicy w Początkach wieku 20. W latach 1921-1926, Janusz Witwicki studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej. To jest zdjęcie udostępnione nam przez wnuczkę inżyniera Witwickiego, panią Ewę Chrzanowską Parsons. Jak widać na zdjęciu, przyszły inżynier na studia wstępował w mundurze Wojska Polskiego, był bowiem uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, został ranny w czasie walk. Stąd na zdjęciu w czapce Maciejówce z Legionowym Orłem. W 1927 roku inżynier Witwicki studiował, rozpoczął także studia na Wydziale Historii sztuki Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie. Po zakończeniu studiów pracował początkowo w urzędzie konserwatorskim, był tam sekretarzem, prowadził własną praktykę architektoniczną. W latach 1932-1934 był pracownikiem szefostwa budownictwa w Toruniu, a poza tym od 1934 roku pełnił funkcję asystenta. Później adjunkta w Katedrze Architektury Historycznej Politechniki Lwowskiej. Był inżynier Janusz Witwicki, wybitnym znawcą architektury Lwowa. Jego praca doktorska poświęcona była historii, fortyfikacji lwowskich. Zainteresowania Janusza Wicickiego modelarstwem architektonicznym datują się dosyć wcześniej, na pewno w okresie studiów. Wiadomo, że w 1929 roku kilka modeli architektonicznych jego autorstwa, odtwarzających lwowski ratusz, arsenał, prezentowanych było w lwowskim pawilonie na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu. Model ratusza, nie wiem czy inne, model ratusza dzisiaj prezentowany jest w Lwowskim Muzeum Historycznym na lwowskim rynku. Trudno dokładnie powiedzieć, kiedy inżynier Witwicki podjął decyzję, czy wpadł na pomysł zbudowania modelu XVIII-wiecznego Lwowa. Michał, Michał Witwicki, autor. Chyba pierwszej takiej bardzo jeszcze skromnej monografii poświęconej zarówno panoramie, jak i jej twórcy, skłania się do przypuszczenia, że stało się to w roku 1931, w czasie pobytu inżyniera Witwickiego w Paryżu, kiedy zwiedzał on wystawę modeli architektury obronnej, czy fortyfikacji francuskiej z XVII-XVIII wieku, prezentowanej w, pałacu, w Paryskim Pałacu Inwalidów. No, trudno powiedzieć, czy, czy, czy ta decyzja powstała wtedy, ale na pewno ta wizyta na tej wystawie paryskiej stanowiła bardzo poważną inspirację dla inżyniera Witwickiego, albowiem już w 1932 roku stworzył on przede wszystkim sam tak zwaną małą panoramę, model miasta, model Lwowa, XVIII-wiecznego Lwowa, wykonani w skali 1 do 500 i tutaj na zdjęciach widzicie Państwo, widzicie państwo na, na tym podłużnym zdjęciu inżyniera Witwickiego pochylającego się nad modelem tak zwanej małej panoramy. Ona stanowiła swego rodzaju poligon doświadczalny dla zbudowania dużego modelu, który w zamyśle inżyniera Witwickiego miał być rzeczywiście imponujący. Otóż inżynier zaplanował, że odtworzy XVIII-wieczny Lwów z roku mniej więcej 1772, a więc z czasu pierwszego zaboru i będzie to nie tylko model Starówki Lwowskiej w obrębie murów miejskich, ale model miasta z wszystkimi przyległościami, a nawet okolicznymi wzgórzami. Stąd też Według pierwotnych założeń inżyniera Witwickiego model miał, mieć, miał stanowić krąg o średnicy 15 metrów, odtwarzający ze wszystkimi szczegółami wygląd XVIII-wiecznego miasta. Inżynier zamyślił sobie i zaplanował także bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, sposób eksponowania modelu panoramy. Zamyślał, by model został był prezentowany bądź w specjalnie do tego celu wybudowanym pawilonie gdzieś na terenie Lwowa, ewentualnie jak Państwo tutaj po lewej stronie widzicie, w budynku baszty prochowej odpowiednio przystosowanej do eksponowania panoramy. A ekspozycja ta miała być bardzo interesująca i, tak jak powiedziałem, bardzo nowatorska. Ten 15-metrowy krąg. Odtwarzający teren i budowlę oraz okoliczne wzgórza, otoczony miał być mniej więcej 1,5 metrowym malowanym tłem, za którego widzowie mogliby podziwiać widok miasta, no, niejako stojąc na, na otaczających lwów wzgórzach. Nad, ponad modelem inżynier planował wybudowanie specjalnej galerii. W niektórych nawet publikacjach można się spotkać, że miała ona być przeszklona, tak by zwiedzający mogli oglądać XVIII-wieczny lwów z lotu ptaka. Natomiast dla podziwiania wszelkich szczegółów panoramy, tego niezwykłego odtworzenia życia codziennego, ulicznego XVIII wiecznego Lwowa, inżynier Witwicki zaplanował rozwiązanie bardzo ciekawe, a mianowicie planował umieszczenie w kilkudziesięciu miejscach panoramy niewielkich peryskopów. Można, przy pomocy których można by było oglądać wygląd lwowskich ulic, stojąc specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu znajdującym się poniżej modelu panoramy. Widzicie tutaj Państwo taką, taką rysunkową próbę ukazania, jak, jak panorama miała być prezentowana. Model... Według, według pierwszych planów z początku lat 30., model miał zostać wystawiony po raz pierwszy w roku 1940 i stanowić element planowanych wtedy planowa uroczystości związanych z 600. rocznicą przyłączenia Lwowa i Ziemi Lwowskiej do Korony Polskiej. Uroczystości, które miały podkreślać związki miasta z historią Rzeczypospolitej i Łączność, Pols łączność Lwowa z Polską. Wracając do koncepcji samej ekspozycji, warto wspomnieć, że inżynier Witwicki planował tak, żeby model prezentował miasto nie tylko za dnia, ale także w nocy. Stąd też model miał być zaopatrzony w... System kabelków i żaróweczek odpowiednio podświetlających poszczególne budowle, tak by po wyłączeniu na ekspozycji światła można było podziwiać lwów, XVIII-wieczny lwów nocą. Aby stworzyć tak ogromne dzieło, potrzebna była odpowiednia wiedza. Stąd też inżynier Witwicki rozpoczął. Olbrzymią pracę gromadzenia źródeł i studiowania źródeł dotyczących układu architektonicznego i budowli XVIII-wiecznego Lwowa. Studiował wszystko wszelkiego rodzaju źródła udostępniane przez Wydział Techniczno Budowlany Zarządu Miasta Lwowa, Lwowskie Archiwum Miejskie Muzeum Historyczne Miasta Lwowa, Bibliotekę Uniwersytecką, Bibliotekę Baworowskich, Zakład Narodowy im. Osolińskich oraz setki, a może no może przesadzam, zbiorów prywatnych i różnego rodzaju dokumentów, rysunków, planów znajdujących się w posiadaniu prywatnym. Witwicki badał nie tylko same rysunki, plany architektoniczne, ale także wszelką ikonografię, dawne mapy, a nawet studiował pamiętniki, różnego rodzaju opisy miasta po prostu w, w literaturze. Sporządzał Rysunki rekonstrukcyjne, plany zabudowy w skali 1 do 50 1 do 200, dzięki tej jego olbrzymiej pracy powstało chyba nie mające sobie równych, niesamowite archiwum dawnego architektury dawnego Lwowa. To archiwum zresztą stało się, stało się przyczyną bardzo poważnego konfliktu, o którym za chwilę opowiem już w, po, po um, wojnie. Warto wspomnieć, że inżynier Witwicki nie ograniczał się tylko i wyłącznie do badań, jak to mówią archeolodzy, gabinetowych czy archiwalnych, ale także do badań, no można powiedzieć, terenowych. Przeprowadzono. Konieczne pomiary zarówno ukształtowania terenu pod starym miastem lwowskim, natomiast wiele brakujących danych dotyczących, dotyczących poszczególnych budynków, uzupełniając, uzupełniano mierząc te, te budynki, które jeszcze były zachowane 18-wieczne. Widzicie tutaj Państwo inżyniera Witwickiego podwieszonego na takich linkach mierzącego kamienicę przy ulicy Ormiańskiej jest to kamienica kamienica pod kamienica 4,5 roku gdzie o czym za chwilę opowiem mieściła się, mieściło się, mieściła się pracownia panoramy w tej pracy wspierało inżyniera Witwickiego szereg pasjonatów osób osób które zakochały się w tej pracy do, do, do. Wspomniany już Michał Witwicki, który jest takim pierwszym badaczem dziejów panoramy, szacuje, że łącznie przez zespół panoramy przewinęło się prawie 35 osób, uwzględniając także fotografów i, i, i osoby spełniające różne takie prace o bardziej pomocniczym charakterze. Natomiast do najbardziej wytrwałych pomocników i członków zespołu inżyniera Witwickiego, którzy wykonywali zarówno pomiary, jak i później pracowali przy, przy budowie poszczególnych modeli panoramy. Należy zaliczyć przede wszystkim Feliksa Dańczaka, małżeństwo Aleksandry i Jerzego Chryniewieckich, Irenę Chryniewiecką-Smolanę. Jerzego Karasińskiego, Tadeusza Łodziane czy Jerzego Urbanowskiego. Właściwe prace nad tak zwaną dużą panoramą rozpoczęły się w 1936 roku. Wtedy też pracownia, o czym przed chwilą mówiłem, przeniosła się z, z niewielkiego pomieszczenia w dawnym klasztorze Marii Magdaleny, należącym wtedy do Politechniki Lwowskiej, do mm, kamienicy Czterech pór Roku, y, którą y, udało się Witwickiemu, y, czy właśnie, może nie kamienicy, ale mieszkanie na drugim piętrze dwupokojowe, udało się uzyskać od zarządu miejskiego y, i tam rozpoczęto pracę nad y, dużym modelem. Rozpoczęto je od stworzenia sześciu segmentów podstawy. Widzicie, widzicie tutaj Państwo, yy, yy, to są zdjęcia już z, z końca lat 30., ale widzicie Państwo, jak, jak, wyglądały, jak wyglądały te prace. Początkowo yy, panorama stała na takich kozłach, później yy, firma Christi Słoniewscy wykonała specjalną specjalny podest czy specjalny stelaż na którym można było prezentować a przede wszystkim prowadzić pracę dalsze prace nad budową modelu. Prace postępowały szybko, bo do wybuchu wojny, do września 1939 roku oprócz gotowych segmentów podstawy wykonano większość modeli najważniejszych lwowskich budowli oraz część kamieniczek. Te prace finansowane były przede wszystkim z kieszeni samego inżyniera Witwickiego, chociaż w 1936 roku powstało we Lwowie towarzystwo budowy panoramy plastycznej dawnego Lwowa kierowane przez profesora Mariana Osińskiego, którego zadaniem było wspieranie pracy, propagowanie budowy i eksponowania późniejszego eksponowania modelu, i oczywiście gromadzenie gromadzenia na ten, na ten cel potrzebnych funduszy. Towarzystwo dwukrotnie wydało broszury opisujące zarówno ideę zbudowania panoramy, jej konstrukcje, zawierały także różnego rodzaju opinie historyków sztuki dotyczące zbudowania, zbudowania modelu XVIII-wiecznego Lwowa. Mimo Działalności, mimo towarzystwa, mimo prób i starań, tak naprawdę nigdy nie udało się pozyskać jakiegoś takiego znaczącego dofinansowania budowy modelu, stąd też bardzo wiele prac inżynier Witwicki finansował sam z własnej kieszeni, często wyprzedając własny majątek. Warto też przypomnieć, że zarówno towarzystwo, jak i sam inżynier usiłowali zainteresować sprawą budowy modelu XVIII-wiecznego Lwowa, władze miasta. Władze nim przed podjęciem decyzji o finansowaniu musiały, że tak powiem, sprawę dokładnie przestudiować. Stąd też w listopadzie 1936 roku władze miasta zorganizowały specjalną konferencję naukową z udziałem lwowskich architektów, historyków sztuki, muzealników, urzędników miejskich, która długo dyskutowała nad Możliwościami odtworzenia dawnego Lwowa, ale w, w podtekście tak naprawdę o tym, czy władze miasta mają finansować, czy nie mają finansować budowy modelu. Jak się pewnie Państwo domyślacie, ta burzliwa dyskusja nie przyniosła rozwiązania, zdania były bardzo podzielone. Stąd też parę miesięcy później, w styczniu 1937 roku, władze miasta a ściśle Podkomisja Archiwalno-Muzealna Rady Miejskiej Lwowa powołała dziewięcioosobowy Komitet Rzeczoznawców w sprawie panoramy plastycznej dawnego Lwowa. Komitet składał się z dziewięciu osób i były to osoby, i byli to specjaliści z zakresu historii sztuki, architektury, historii w skład Komitetu wchodzili Karol Badecki, Aleksander Czołowski, Łucja Harewiczowa, Witold Doliński, Mieczysław Gębarowicz, Zbigniew Hornung, Tadeusz Mańkowski, Stanisław Ołępicki i Teofil Emil Modelski. Obrady Komitetu Rzeczoznawców trwały ponad rok i, jak się Państwo pewnie domyślacie, po raz kolejny nie przyniosły jednolitego stanowiska komitet podzielił się na zwolenników budowy panoramy, jak i przeciwników, czy też sceptyków, którzy uważali, że zbudowanie tak wiernego modelu miasta nie jest możliwe i że oddzielenie tutaj inwencji inżyniera Witwickiego od, od prawdy no, nie jest możliwe. Warto zwrócić uwagę, że sceptykiem, jednym ze sceptyków był ówczesny kustosz Muzeum Książąt Lubomirskich, Mieczysław Gębarowicz. Obrady, obrady, komitetu również były bardzo burzliwe, uczestniczył w nich sam Witwicki, zachowały się, są przechowywane w osolinę protokoły z, z, z tych obrad. Rzeczywiście, kilkakrotnie Witwicki był uspokajany, to zostało zaprotokołowane, bo bardzo, bardzo gorliwie i burzliwie bronił, bronił swojego, swojego pomysłu. Tak naprawdę Obrady komitetu, tak jak powiedziałem, nie spowodowały, że miasto czy władze miasta zdecydowały się na całkowite finansowanie. Podjęły jednak decyzję, że pokryją mniej więcej 1 trzecią kosztów budowy panoramy. Sprawa się dosyć przeciągała. Bo umowę, stosowną umowę z inżynierem Witwickim podpisano dopiero w 1939 roku i do wybuchu wojny przekazano tylko jedną, jedną transzę y, z, tych, z, ty, z tych funduszy. Tak więc y, większość prac pokrywana była, tak jak powiedziałem, z własnej kieszeni inżyniera Witwickiego oraz wspierających go, wspierających go współpracowników. Wojna. Nie przerwała prac nad panoramą. W latach okupacji zarówno sowieckiej, jak i później niemieckiej były one stale kontynuowane. Mimo bardzo wielu trudności, inżynier starał się zainteresować budową modelu, zwłaszcza władze niemieckie, wmawiając, że jest to model miasta na prawie magdeburskim, a więc niemieckim. Władze okupacyjne niemieckie nie były jednak zainteresowane ani budową modelu, ani tym bardziej finansowaniem. Stąd też prace, prace mimo że postępowały, tak jak i przed wojną finansowane były z tak zwanych źródeł własnych. Pracownia, pracownia Panoramy skupiała, tak jak powiedziałem, wielu współpracowników, inżyniera, mimo otaczającej ich coraz bardziej burzliwej, coraz bardziej groźnej rzeczywistości, Panorama, miejsc, pracownia Panorama była takim swoistym azylem dla tych ludzi, odskocznią, mimo, mimo, że w, w ciągu wojennych lat aż pięciu współpracowników inżynier straciło życie. Sam inżynier Witwicki był trzykrotnie aresztowany po raz ostatni w 1943 roku w związku z y, aresztowaniem jego matki, Eusebii Witwickiej, która była żołnierzem Armii Krajowej, kurierem została aresztowana i osadzona w Majdanku. Natomiast inżyniera udało się po pewnym czasie wyciągnąć z więzienia za łapówkę w postaci złotych dolarów i kilku kuponów sukna. Była to wtedy suma olbrzymia. Związki, związki pracowni, czy osób z, pracujących nad panoramą z, z ruchem oporu są do dzisiaj nieznane. Sprawą tą zajmuje się m.in. historyk pan Krzysztof Smolana, wnuk Ireny Chryniewieckiej-Smolany, który no, ma taką hipotezę, że pracownia była także komórką ruchu oporu. Nie wiem, jak, jak, jaki jest rezultat tych prac, czy one są zakończone. Niemniej jednak taka hipoteza, taka hipoteza istnieje. W Osolineum zachowały się bardzo ciekawe pamiętniki i panoramy plastyczne dawnego Lwowa pochodzące z czasów wojny. Tutaj po prawej stronie jest jedna, jedna z kart tych pamiętników, i jak się je czyta, to muszę powiedzieć, że. Czasem zupełnie nie czuje się, że to jest wojna. Zespół inżynier Witwickiego starał się żyć normalnie. Troszczył się o zwykłe, codzienne sprawy. Tutaj widzicie Państwo kartę z końca 1943 roku dotyczącą przygotowań do Sylwestra. Ta, ta część pamiętnika zakończona jest zdjęciem Sylwestra 1943 44 spędzanego w pracowni, w pracowni przy ulicy Ormiańskiej 23. Niemniej jednak ta okupacyjna rzeczywistość Coraz bardziej dawało sobie znać, i kiedy Lwów zajęty został przez wojska sowieckie, nad panoramą rzeczywiście zaczęły gromadzić się tak zwane czarne chmury. W tym czasie model był już, model starego miasta był już praktycznie ukończony. Wyglądał on tak, jak wygląda dzisiaj, czyli obejmował całą lwowską starówkę. Z wyjątkiem chyba kilku brakujących budowli o niewielkim znaczeniu, stare miasto było odtworzone. Rozpoczęły się w, w połowie lat 40. prace nad stworzeniem, budową modeli budynków, znajdujących się poza obrębem murów miejskich. Widzicie tutaj Państwo też na zdjęciach fragmenty. Fragmenty tej, 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 tej zabudowy. W tym celu do sześciu segmentów podstawy dobudowano dodatkowe, dodatkowe półokrągłe płyty, które tu widzicie Państwo na zdjęciach. Tak jak powiedziałem, wkroczenie Sowietów do Lwowa postawiło budowę panoramy przed naprawdę. Trudną rzeczywistością. Bardzo szybko Witwicki rozpoczął starania o zgodę, wiedząc, że Lwów nie zostanie w granicach Polski o uzyskanie zgody na wywiezienie modelu oraz dokumentacji, a także przewiezienie swojego zespołu do Polski, do Warszawy czy do Krakowa, gdzie mógłby pracę kontynuować. Rozpoczął. W tym, w tym zakresie starania. Już między innymi, i to, i to trzeba przyznać, bardzo szeroko zakrojone, bo y, sięgał dosyć wysoko. Już 3 listopada 1944 roku, y, pracownie panoramy przy ulicy ormiańskiej 23 odwiedził sekretarz Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej Nikita sergiejewicz Chruszczow, któremu pokazywano, pokazywano model. Wiemy o tej wizycie dość dużo, ponieważ zachowała się tu przepisana na maszynie, ręczna odręczna notatka inżyniera Witwickiego, ukazująca przebieg tej rozmowy. Chruszczow oczywiście był model mu się bardzo podobał, niemniej jednak nie krył, że dla władz sowieckich ten model, zwłaszcza w kontekście polsko-ukraińskiego sporu o Lwów, jest łagodnie powiedziawszy niewygodny. Tu jest bardzo kilka interesujących momentów, jak się czyta, czyta tą notatkę. Najbardziej zawsze trochę mnie śmieszy, bo jest to bardzo symptomatyczne. Tu między innymi Witwicki pyta, pyta Chruszczowa o, że przecież jest polski rząd, jest rząd lubelski. Na to Chruszczow odpowiada jednym krótkim stwierdzeniem e. I zostało to zapisane, także... Mimo, że nie jest to stenogram, ale jest to na gorąco sporządzona notatka, notatka, bardzo znamienna. Chruszczow obiecał oczywiście bardzo mglistą pomoc. Tak naprawdę, nie bardzo wiadomo, jak miała ona wyglądać. W czerwcu 1945 roku na mocy uchwały Rady Komisarzy Ludowych Ukraińskiej Republiki Sowieckiej, pracownia panoramy stała się częścią Akademii Architektury w Kijowie na czele zespołu został postawiony Aleksander Bachmatow, natomiast inżynier Witwicki został y, zastępcą Bachmatowa. Oczywiście natychmiast rodziło to konflikt, tym bardziej, że zadaniem Bachmatowa. Była, jak to określano, depolonizacja modelu. Nie wiem, na czym to miałoby polegać, ponieważ w zasadzie trzeba byłoby zbudować model od nowa, żeby pokazać niepolski lwów. Nie wiem, jak miałoby miało to wyglądać, ale takie zadanie stanęło przed Bachmatowem. Wobec tego inżynier Witwicki rozpoczął naprawdę bardzo usilne starania o uzyskanie zgody na wywiezienie modelu wraz z dokumentacją i zespołem do Polski. Władze sowieckie w, Kij w Kijowie były nieco zaniepokojone, bo te, te, te jego starania rzeczywiście sięgały bardzo daleko. Dlatego też postanowiły uciszyć nieco sprawę i zaproponowały Witwickiemu, że zarówno model, jak i dokumentacja zostanie zakupiona od niego przez, przez Sowiecką Akademię Nauk. Witwicki odrzucił tą propozycję, stwierdził, że może odsprzedać co najwyżej tą część dokumentacji, którą uzna za już niepotrzebną do kontynuowania pracy, Najprawdopodobniej ta transakcja nigdy nie doszła do skutku, o czym za chwilę powiem. Natomiast starania inżyniera Witwickiego rzeczywiście sięgały wysoko, bo on pisał, sporządzał takie specjalne teczki zawierające fotografie, panoramy, różne dokumenty oraz oczywiście pisma z prośbami o zgodę na wywiezienie modelu i kierował je bardzo wysoko. Możecie Państwo tutaj zobaczyć w bocznej gablocie jest, jest, jest kilka takich przygotowanych teczek. Jedna z nich adresowana jest do Edwarda Osóbki-Morawskiego, ale jest też teczka adresowana już możliwie najwyżej, a mianowicie do Musa Józefa Stalina. Te działania rzeczywiście deirytowały i denerwowały władze sowieckie w Lwowie. Oczywiście... Trzeba z całą stanowczością powiedzieć, że tutaj inżynier Witwicki naprawdę wykazywał się ogromną odwagą, bo przecież było to swego rodzaju igranie z ogniem. Drażnienie nowych sowieckich władz no, nie należało do bezpiecznych i myślę, że nie muszę Państwu tłumaczyć, czym mogło się zakończyć. Dlatego też, żeby sytuację uspokoić w, w cudzysłowie oczywiście, uspokoić, w 46 roku, w kwietniu, władze sowieckie oświadczyły, że panorama wraz z dokumentacją nie jest własnością Witwickiego i stała się majątkiem państwowym. Jednak było już za późno, ponieważ najprawdopodobniej nie mamy, nie mamy dokumentu bezpośredniego, są tylko, są tylko późniejsze dokumenty. Najprawdopodobniej w w początku kwietnia 1946 roku inżynier Witwicki otrzymał zgodę na wywiezienie modelu i to najprawdopodobniej z pełną dokumentacją. Zachowały się bowiem szkice czy takie dokumenty na brudno. Widzicie to Państwo po prawej stronie, taki bardziej różowy. Nie wiem czy to jest widoczne. To jest tutaj dokument, w którym Wicki zwraca się do władz lwowskich o przyznanie mu wagonu o nośności 7 ton do przewiezienia jego majątku, czy no, oczywiście panoramy wraz z dokumentacją i szacuje to na kubaturę 98 metrów sześciennych. A więc najprawdopodobniej chodziło także o. O pełną dokumentację. Niestety, w przededniu wyjazdu, który wyznaczony został na. Czy właśnie, przepraszam, na dwa bądź trzy dni przed terminem wyjazdu, który wyznaczony został na 17 czerwca 1946 roku, Dokumentacja panoramy, to fantastyczne archiwum architektoniczne, efekt wielu lat pracy badawczej inżyniera Witwickiego i jego pomocników, został bardzo brutalnie zabrany z, przez przedstawicieli Ukraińskiej Sowieckiej Akademii Nauk z pracowni Witwickiego. Niemniej jednak kontynuował on przygotowania do wyjazdu. Ostatnie dwa dni. Inżyniera Witwickiego w Lwowie nadal owiane są pewnego rodzaju tajemnicą. My dokładnie nie wiemy do dzisiaj, co się stało. Wiadomo, że na tak naprawdę kilkanaście godzin przed terminem odjazdu w jego pracowni pojawiło się trzech, trzy osoby, trzech panów, podających się tutaj różnie, w, zarówno we wspomnieniach. Jak i w pracy Michała Witwickiego, raz jako dziennikarze, są określani raz jako historycy sztuki, z którymi on miał rozmawiać. Podczas tej rozmowy w pracowni zostawiła go żona, która udała się do domu, by, by przygotowywać się do, do, do wyjazdu. Ona wtedy widziała go po raz ostatni. Do dzisiaj nie wiadomo, co stało się z, z inżynierem Witwickim. W zachowanym, tutaj widzicie Państwo, udostępnioną kopię dzięki z archiwum rodziny szanowskich Parsons, udostępniono nam tutaj do Solineum dzięki Pani Ewie Chrzanowskiej Parsons, widzicie Państwo polskojęzyczną kopię świadectwa zgonu inżyniera Witwickiego z datą, z datą 16, 16 lipca 1946 roku, bo rzeczywiście Ponoć ciało inżyniera zostało znalezione w rejonie dworca lwowskiego. Widzicie Państwo tutaj też przyczynę zgonu, rany rąbane, więc musiał być to jakiś bardzo dramatyczny, dramatyczny mord. Niemniej jednak, kiedy kilka dni później ciało inżyniera Witwickiego miało być udostępnione wdowie Irenie, ona tak naprawdę mogła oglądać je tylko zza drzwi, i tak naprawdę nie, oczywiście nie było w ogóle mowy o jakiejkolwiek identyfikacji tych, tych, tych zwłok. Do pogrzebu ciało zostało wydane w zamkniętej trumnie, także nikt nie wiedział, kto, i czy rzeczywiście ktoś tam się znajduje, i czy rzeczywiście są to. Są to Szczątki inżyniera Witwickiego. Tu mogę Państwu powiedzieć z, z, z rozmów i ze wspomnień zarówno córek, Zofii i Anny, jak i wnuczki, wspomnianej Ewy Krzanowskiej-Parsons. Wiem, że Irena Witwicka nigdy nie przyjęła do wiadomości śmierci. Ona tak naprawdę do końca życia czekała. Czekała na niego za, zawsze, wierzyła i miała do końca nadzieję, że on tak naprawdę gdzieś został aresztowany, wywieziony. I prędzej czy później wróci. Niemniej jednak pogrzeb inżyniera odbył się 22 lipca na cmentarzu łyczakowskim. Grób znajduje się do dzisiaj niedaleko głównego, głównego wejścia. Ale tak jak powiedziałem, czy rzeczywiście znajdują się tam szczątki inżyniera Witwickiego, czy też jest to, są to szczątki kogoś innego, tego nie wiemy. Nie wiemy także, kto tak naprawdę był y, inicjatorem, i, i kto wykonał y, 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 zabójstwo, y, czy kto dokonał mordu y, na Inżynierze Witwickim, czy czy były to lokalne władze sowieckie lwowskie lokalne NKWD czy też ta rozkaz przyszedł gdzieś wyżej z Moskwy czy też był to jakiś mord po prostu rabunkowy których w owym czasie w Lwowie wcale nie było mało i których ofiarami często padali Polacy wyjeżdżający z Lwowa u których spodziewano się znaleźć jakieś cenne rzeczy kosztowności tego nie wiemy. Mam nadzieję, że kiedyś może jakieś odkrycia w sowieckich archiwach, czy obecnie w Rosji, nie no wiem, to w ogóle jest możliwe, może rzucą jakieś światło na, na sprawę śmierci inżyniera Witwickiego. Dwa tygodnie po tym pogrzebie na cmentarzu łyczakowskim wdowa, Irena Witwicka wraz z córkami, kilkoma współpracownikami, wywiozła do Warszawy model panoramy spakowany w, w skrzynie z resztkami dokumentacji, które Państwo tutaj też możecie zobaczyć w, w bocznej gablocie. Są to przede wszystkim fotografie tak zwanej małej panoramy. Rozpoczął się niejako drugi etap dziejów, i losów panoramy, a mianowicie bardzo. Dziwna i do dzisiaj jeszcze czekająca na naświetlenie wielu szczegółów peregrynacja i ukrywanie modelu przez wiele, wiele lat. Model potrafił do Warszawy, gdzie dzięki uprzejmości profesora Roenca najpierw znalazł się w Muzeum Narodowym. Ponieważ jednak istniała obawa, że władze Polski Ludowej mogą zainteresować się modelem, zostanie on po prostu zwrócony do, do, do Związku Sowieckiego, do Lwowa. Stąd podjęto szybko decyzję o ukryciu modelu. Z pomocą przyszedł profesor Zachwatowicz, który zgodził się przyjąć model i przechować go w piwnicach katedry i Zakładu Architektury Polskiej, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Model został spakowany i ukryty w skrzyniach, które zostały oznaczone jako sprzęt przeciwpożarowy. I bardzo mało osób wiedziało, co tak naprawdę znajduje się w, w, tych, w, tych, w tych pozornie nierzucających się w oczy skrzyniach. W piwnicach Politechniki Warszawskiej model przetrwał aż do 1975 roku, kiedy to profesor Zachwatowicz, odchodząc na emeryturę, postanowił poszukać nowego miejsca dla tego tajnego depozytu. W sukurs przyszedł profesor Aleksander Czerner i w połowie lat 70. model po cichu został spakowany, oczywiście został przewieziony do Wrocławia i umieszczony w Muzeum Architektury we Wrocławiu, gdzie znowu tak naprawdę zdaje się niewiele osób wiedziało, co znajduje się w skrzyniach. Chociaż w drugiej połowie lat 80. nastąpiła, nastąpiła, Pewne dość dramatyczne wydarzenie, a mianowicie yy, prawdopodobnie około 1987-88 roku yy, z, ze skrzyń zniknęło kilkanaście modeli. Yy, I na pewno nie był to przypadkowy, tak jak czasami się można to też spotkać, takie tłumaczenia, że to jacyś studenci czy pracownicy, yy, yy, którzy wykonywali jakieś remonty yy, zewnętrzne, dostali się tam i, 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 i zabrali, yy, i zabrali yy, modele, bo rzeczywiście, yy, musiał to zabrać ktoś, kto doskonale znał yy, architekturę Lwowa, bo zginęły yy, nie tylko yy, takie bardzo piękne i spektakularne modele jak kościół ojców, ojców Dominikanów, ratusz, cerkiew wołoska, ale także bardzo niewielki i nie rzucający się w oczy chociażby budynek Synagogi Złotej Róży. Trzeba tak naprawdę znać architekturę Lwowa i wiedzieć jak wyglądała synagoga, żeby odróżnić od dziesiątków innych modeli kamieniczek. Kiedy sprawa dotarła do rodziny, do spadkobierców inżyniera Wicicyckiego, do wdowy i do jego córek, w 1989 roku postanowiły one przenieść po raz kolejny model, tym razem do Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, dzięki uprzejmości księdza dyrektora Józefa Patera. Tam model został po raz pierwszy rozpakowany. Z, z, nastąpiła próba jego takiej inwentaryzacji. E, uczestniczył w niej między innymi inżynier Michał Witwicki, e, tak jak wspomniałem, strieczny brat Janusza Witwickiego oraz wiele osób ochotniczo pracowało przy, przy tym wstępnym oczyszczeniu i złożeniu modelu. Jednocześnie rodzina rozpoczęła Rodzina Jedności Narwicyckiej rozpoczęła poszukiwania i starania o odtworzenie tych brakujących, brakujących budynków. Podjął się tego krakowski architekt i modelarz Ireneusz Pudełko, który zbudował m.in. widoczną tutaj w, w gablotach miniaturę, czy też model lwowskiego ratusza. W pracach tych uczestniczył także inżynier Zdzisław Pelc. I wiele innych osób. Tak jak powiedziałem, jest bardzo nikła dokumentacja, stąd no, tylko tak oględnie, ogólnie mogę o tym powiedzieć. Oczywiście rok 1989 jest rokiem zmian ustrojowych w Polsce i panorama, model 18-wiecznego lwowa wreszcie mógł wyjść z ukrycia. W tymże roku został wpisany na listę dóbr kultury narodowej, natomiast kilka lat później na mocy umowy między, między Ireną Witwicką a dyrektorem ówcześniej Muzeum Historycznego we Wrocławiu. Model panoramy po raz pierwszy został udostępniony publiczności w Arsenale, a później w kamienicy pod Złotym Słońcem, dzisiejszym Muzeum Pana Tadeusza oddziale Osolineum przy wrocławskim rynku. Tam zresztą po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć, zobaczyć model panoramy. W w trakcie spotkania wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, wykład o panoramie dla, dla członków stowarzyszenia prowadził sam Michał Witwicki. Przyznam, że nie przypuszczałem, że kiedyś także moje <grytanie> życie jakoś tam splecie się z, z dziejami panoramy. Była to niewielka ekspozycja. E, oprócz samego modelu, na planszach prezentowany był także postać inżyniera Witwickiego, twórcy panoramy, informacje o lwowskiej architekturze oraz historii, historii samego modelu. Wystawa trwała kilka lat, po czym została zwinięta. E, muzeum prowadziło starania o dofinansowanie zarówno eksponowania, jak i przede wszystkim przeprowadzenia gruntownej renowacji modelu. Jednakże status depozytu muzealnego zazwyczaj ogranicza takie starania, bo bardzo trudno jest uzyskać pieniądze na renowację obiektu, który tak naprawdę nie jest własnością instytucji muzealnej. Stąd też spakowana ponownie Panorama w skrzyniach, znów czekała na, na jakąś odmianę swojego losu. Nastąpiła ona w czerwcu 2006 roku, kiedy to córki inżyniera Witwickiego, Anna Kubicka i Zofia Chrzanowska, podpisały z ówczesnym dyrektorem Osolineum umowę darowizny, na mocy której Panorama stała się własnością Osolineum. Dzięki temu, y, oczywiście, Osolineum, co zostało zawarte w umowie, mogło rozpocząć starania o pozyskanie funduszy na renowację, na y, przywrócenie y, modelowi dawnego blasku i y, y, Osolineum zobowiązywało się także do y, eksponowania modelu w y, budynku y, Muzeum Książąt Lubomirskich, y, które, y, no, którego budowę już wtedy y, planowano. Tutaj widzicie Państwo zdjęcie, może jakości też nie najlepszej, już tam wykonałem, ale na swój sposób historyczne. Jest to panorama w pierwszych dniach lipca 2006 roku po jej przewiezieniu z, z, z rynku, z muzeum już wtedy Muzeum Miejskiego Wrocławia, na ulicę Sołtysowicką do budynku Wosolińskich, tam, gdzie mieści się dział dokumentu życia społecznego i dział czasopism. W obszernym magazynie działu czasopism model był stopniowo rozpakowywany i tak wstępnie składany. Także jest to zdjęcie pokazujące pierwszy moment po, 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 po ułożeniu na, na, na podłodze magazynu tych sześciu segmentów podstawy. Jak widać model nie był w najlepszym stanie. Bo rzeczywiście już przy bardzo pobieżnych oględzinach było widać, że to długie przechowywanie, przewożenie nie zawsze w najlepszych warunkach. No, spowodowało bardzo dużo uszczerbków i, i uszkodzeń, zarówno segmentów podstawy, jak i poszczególnych modeli. Tutaj zdjęcia wykonane w czasie konserwacji modelu, pokazujące takie najbardziej typowe uszkodzenia oczywiście przede wszystkim ukruszenia i wyszczerbienia na krawędziach. Segmentów podstawy, uszkodzenia, powyginania takie mechaniczne uszkodzenia wszystkich, czy większości wystających modeli, które zostały przymocowane na trwałe do segmentów podstawy. Brakowało bardzo wielu drobnych elementów, wiele było powyginanych, pogiętych, po poniszczonych. Widać było, że praca, praca będzie olbrzymia. Na dodatek model był mocno przykurzony, taki poszarzały, wymagał gruntownego oczyszczenia. Pierwsze prace w Osolineum, finansowane jeszcze przez sam zakład, były prowadzone pod kierunkiem inżyniera Michała Witwickiego i y, natomiast prace modelarskie prowadził architekt i modelarz z Warszawy pan Zbigniew Heda, który podjął się przede wszystkim zbudowania reko, czy rekonstrukcji modelu cerkwi wołoskiej. Ten model też możecie państwo tutaj podziwiać w jednej z gablot. Inżynier Heda oprócz stworzenia repliki modelu Cerkwi Wołoskiej, wykonał także bardzo staranną, bardzo gruntowną renowację modelu Kaplicy Boimów. To Państwo widzicie przed i po renowacji. No przede wszystkim rzuca się w oczy, że ta, 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 ta sygnaturka, ta kopułka na, na samej górze była pognieciona, poniszczona. Model należał oczyścić. Pan Heda bardzo starannie to wykonał. Niestety śmierć Michała Witwickiego w 2007 roku nieco zastopowała pracę. O Solineum jednak udało się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i rozpocząć pracę nad przywróceniem modelowi dawnego, dawnego blasku. Prace, które koordynowała, Kierowniczka pracowni czy działu konserwacji Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich niestety nieżyjąca, żyjąca już zmarła niedawno Małgorzata Grocholska prowadziło trzech konserwatorów widzicie państwo tutaj na zdjęciu no też trzy osoby ale dwoje czy dwóch z nich to konserwatorzy którzy podjęli się naprawdę benedyktyńskiej pracy E, renowacji i rekonstrukcji brakujących elementów, e, elementów e, panoramy. E, po lewej stronie e, Adam Grocholski, artysta plastyk, konserwator. E, Pasjonat w środku postać stojąca jest zresztą na sali bardzo serdecznie pozdrawiam, Tomasz Frączek, również artysta, plastyk, projektant o zacięciu modelarskim. Obaj wielcy pasjonaci poświęcili wiele, wiele godzin, tygodni, miesięcy, lat na. Przywróceniem dawnej świetności panoramie. Po prawej stronie pan Leszek Raziuk, też obecny dzisiaj na naszym wykładzie. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Jego firma prowadziła ogromne prace nad digitalizacją modelu już na zlecenie. Hali stulecia, o, czym, i o, o której ekspozycji za chwileczkę opowiem. Dzięki, dzięki tej pracy panorama zyskała nie tylko dokumentację konserwatorską, ale także dokumentację elektroniczną, która umożliwiła później stworzenie wirtualnych ścieżek do oglądania panoramy, czy wędrówki, wirtualnej wędrówki na modelu panoramy. Efekty prac modelarskich, Zespołu, zapomniałem, przepraszam, oczywiście trzecią osobą, jeśli chodzi o konserwatorów, był, był e, e, pan Dariusz Subocz który przeprowadzał z Muzeum Papiernictwa, piśmiennictwa i drukarstwa w Grębocinie, który przeprowadzał również część prac konserwatorskich, zwłaszcza tam, gdzie papier oraz drewno, a zwłaszcza jednego, jednego z Malowanych na płatach, na takim walcu z, ze sklejki, taki, takiego tła lwowa, które na prawdopodobnie wykorzystywane było jeszcze w pracach w zespołu we Lwowie. To, to nie jest to tło planowane przez inżyniera Witwickiego. Natomiast tutaj na na y, planszy widzicie Państwo efekty prac modelarskich przed i po. Oczywiście to się tak y, bardzo łatwo mówi, bardzo ładnie to wygląda, ale pomiędzy tym przed a po jest naprawdę olbrzymia praca. Y, to jest model kościoła Ojców Bernardynów i kolumny Jana z Dukli. Y, y, kolumna rzeczywiście zachowała się w stanie szczątkowym. Natomiast po wielu godzinach prac modelarskich, oczyszczeniu oraz uzupełnieniu wszystkich drobnych elementów, model prezentuje się tak jak Państwo widzicie. On też jest prezentowany tutaj na tym naszym małym pokazie. Prace wykonywano dzięki pozyskaniu kopii potrzebnej dokumentacji. Ta dokumentacja zrabowana w w 1946 roku, bo właśnie inaczej tego nie można nazwać, została po prostu zabrana bezceremonialnie bez przez przedstawicieli Akademii Nauk ZSRR. Ta dokumentacja znajduje się dzisiaj w całości w Kijowie. Dzięki także pomocy przedstawiciela ZNIO w Lwowie, dr Wiktorii Malickiej, udało się kopię części potrzebnej dokumentacji ściągnąć, która umożliwiła. Kontynuowanie prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych. Także widzicie Państwo tutaj, między innymi, efekty tej pracy. Oczywiście największym wyzwaniem było zrekonstruowanie modelu Kościoła Ojców Dominikanów. Tutaj poszczególne fazy budowy kopuły przy pracy Adam Grocholski, dzięki zarówno dokumentacji archiwalnej, jak i nowej, bo po prostu nasi konserwatorzy jeździli do Lwowa i podobnie jak inżynier Witwicki dokonywali oględzin i pomiarów na miejscu, udało się, udało się z kapitalnym efektem zrekonstruować ten brakujący, bardzo ważny element dawnego Lwowa, tu zdjęcia może też nie najlepsze, bo też sam wykonałem. Ale bardzo historyczne po lewej stronie, pan Tomasz Frączak właśnie, Frączak, przepraszam, przy, w pudełku po butach, na szczęście nie widać firmy, także nikt nas nie, nie, nie posądzi o kryptoreklamę, przynosi, z, ponieważ model powstawał w, w, w domach naszych konserwatorów, przynosi do pracowni na ulicy Sołtysowickiej i to była taka, to była taka bardzo ważna chwila. Ja sfotografowałem też już wyciągnięty z pudełka model na, na, na stole w pracowni. Widzicie Państwo jego wielkość obok aparatu fotograficznego. I był to taki bardzo ważny dzień, ponieważ dzięki, dzięki tej pracy panorama właściwie odzyskała ten swój dawny wygląd. To był rzeczywiście bardzo duży brak. I widzicie Państwo na środkowym zdjęciu Adam Grocholski tu usiłuje ułożyć modele poza, zabudowy poza murami miejskimi, widać już kopułę, zieloną kopułę dominikanów, tak charakterystyczną dla sylwetki lwowa. Nawiązując do pomysłu inżyniera Witwickiego, model wyposażony został także w system oświetleniowy. Oczywiście to już nie były kabelki i żaróweczki, tak jak w latach 30. Został, model został wyposażony. W ledowy system oświetlania. Pracowało nad tym trzech specjalistów z Politechniki Wrocławskiej: pan Paweł Dejnak, pan Adam Ratajczak i pan Marek Stochmiałek. I zdjęcie, może niewyraźne, bo zrobione. No, no też ja zrobiłem. Zrobione w, w pracowni bez, bez światła, ale też w czasie jednej z pierwszych prób, jak pracuje system i jak wygląda model oświetlony. Także to też był taki bardzo, bardzo ważny, bardzo ważny moment dla chyba całego zespołu pracującego przy, przy renowacji rekonstrukcji panoramy. W latach 2015-2018 może część z Państwa nawet miała okazję zobaczyć, na mocy porozumienia między Zakładem Narodowym im. Osolińskich a Wrocławskim Przedsiębiorstwem Hala Ludowa, bo tak to się na, na, nazywa, panorama była eksponowana w jednej z rotund przy, przy, głównej, przy głównej kopule Hali Stulecia, specjalnie do tego celu przystosowanej. Model prezentowany był na wykonanym specjalnie do, celów, do tego celu sporządzonym stelażu zaopatrzonym z w szyby tak żeby chociaż trochę zabezpieczyć. Przed tymi, którzy aż nazbyt dokładnie chcą, chcieliby obejrzeć. Panora rotunda, jak Państwo widzicie, została tak zaaranżowana, że wchodzący mogli zobaczyć wielkie zdjęcie inżyniera Witwickiego, który niejako pochylał się, nad, nad znów pochylał się nad modelem stworzonej przez siebie panoramy. Dodatkowo ekspozycja zawierała kioski, gdzie można było odbyć wirtualny spacer po uliczkach Lwowa, plansze i z informacjami o postaci inżyniera Witwickiego, o dziejach panoramy, dodatkowo był także holograficzny wizerunek cerkwi Świętego Jura, kalendarium historii Lwowa Yy, niestety yy, oficjalnie na skutek remontu, yy, remontu kompleksu Halistulecia w 2018 roku yy, panorama po raz kolejny została złożona i yy, powróciła do Osolineum, gdzie yy, oczekuje na, yy, mam nadzieję, ostateczne swoje miejsce eksponowania, a mianowicie nowy budynek Muzeum Książąt Lubomirskich, które tutaj naprzeciwko po yy, drugiej stronie ulicy Szewskiej. Myślę, że w najbliższych latach powstanie. Nie mogę niestety Państwu pokazać aranżacji samego, samego sposobu eksponowania panoramy, gdyż no, są to. Wizualizacje robocze, objęte jeszcze planami, prawami autorskimi firmy WXCA, która przygotowuje projekt aranżacji wystawy. Mogę powiedzieć, że model panoramy prezentowany będzie w specjalnym pomieszczeniu połączonym z głównym holem muzeum. Będzie ogólnie dostępny w przeciwieństwie do wystaw, które będą się znajdowały powyżej. Model będzie można zwiedzać bezpłatnie. I mam nadzieję, że już wtedy wszyscy będziemy mogli zobaczyć i podziwiać dzieło inżyniera Witwickiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję pięknie doktorowi Koniarkowi za ten arcyciekawy wykład. I zachęcam teraz Państwa do zadawania pytań. Bardzo proszę zgłaszać się. Ja będę podchodził z mikrofonem i proszę o zadawanie pytań do mikrofonu. Tam pani była pierwsza, przekazuję mikrofon. Dziękuję. Od dwie rzeczy chciałam zapytać. Przede wszystkim przez sześć lat ostatnich panorama jak rozumiem, była... Spakowana jest, jest, nadal jest, bo tu widzimy tylko kilka niewielkich elementów. Czy naprawdę w Osolineum nie ma pomieszczenia, w którym można by było ją eksponować do czasu budowy? Muzeum Książąt Czar... Lubomirskich. To przecież następnych kilka lat. A drugie moje pytanie dotyczy ewentualnej ekshumacji szczątków inżyniera witwickiego na cmentarzu Łyczakowskim. Czy taki zamysł był, czy byłoby to możliwe, jeżeli jest grób i miejsce, gdzie został pochowany. Przecież można przeprowadzić badania DNA i stwierdzić, czy to są jego szczątki, czy nie. Czy taki, taki plan był w ogóle brany pod uwagę? Z tego co wiem, taki plan był. To jest, to jest też troszeczkę pytanie nie do mnie, bo to jest też tutaj powinna wyrazić przede wszystkim rodzina zgodę na, na przeprowadzenie takich, takich badań. Wiem, że były takie pomysły, ale trudno mi coś bliżej powiedzieć, czy, na jakie trudności natrafiły, czy, czy podjęto jakieś, powiedzmy, dalsze kroki. Nie, po prostu nie wiem. Natomiast ja wiem, że odpowiadając na, na pierwsze pytanie, wiem, że to może się wydawać paradoksalne, ale wbrew pozorom o solineum nie ma odpowiedniego pomieszczenia na eksponowanie panoramy jej eksponowanie tutaj w gmachu głównym zajęłoby którąś, którąś któreś z pomieszczeń, które tak naprawdę są stale wykorzystywane. O Solineum się rozbudowuje. Tak naprawdę już zostały zaadaptowane na potrzeby biblioteki magazyny na, na, na dole, dawniej magazyny takie administracyjne, bo ilość, czy objętość księgozbioru nam się stale powiększa. I mimo że rozważane były takie projekty y, umieszczenia panoramy, m.in. w dzisiejszej strefie czytelnika tam na drugim piętrze, czy właśnie w magazynie na parterze, y, jednak no, nie podjęto ostatecznie takiej decyzji, że byłoby to wyłączenie części y, bardzo potrzebnej do, no, do innych też. Y, Stąd ja wiem, że to się wydaje paradoksalne, że, że o nie ma takiego pomieszczenia. Też trzeba przyznać, że panorama oczywiście to nie, to nie jest tylko i wyłącznie powierzchnia samego modelu, bo to też trzeba pewnej, pewnej tak zwanego buforu pomiędzy samym modelem a, a zwiedzającymi. I... Yy, no, wiązałoby to się z wyłączeniem albo któregoś z magazynów, albo którejś z, z, no, z, takich, z takich przestrzeni, jak chociażby ta, w której się znajdujemy. Także no tyle mogę powiedzieć. To też, to też troszeczkę nie jest pytanie do mnie, ponieważ ja tutaj nie, też nie decyduję o, 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 o wykorzystaniu, bo y, 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 ta y, możliwość była, była rozważana wielokrotnie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dyrektor Józwenko myślał o tym, ale jakoś nigdy, nigdy do tego nie doszło. Ja mam trzy krótkie pytania w sumie. Pierwsze, czy pan byłby może w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć, jeśli pan wie, czy był taki pomysł po wycofaniu tego modelu z hali stulecia do eksponowania gdzieś w centrum historii zajezdnia, nawet chyba w specjalnie budynku specjalnym, który miał być zbudowany w tym celu? Druga rzecz, czy, czy może pan zdradzić, czy ten, czy ten model eksponowany, docelowy w Muzeum Lubomirskich, będzie miał też taką, taką oprawę multimedialną, jak w hali Stulecia, bo tam była na przykład taka burza symulowana, e, e, no, zgasło światło, jakieś takie tak pioruny. I trzecia rzecz, taka drobna, Cały czas słyszymy o inżynierze witwickim. Powiedział pan dzisiaj, że on nawet doktorat miał. I skąd to tak mnie zaintrygowało? Skąd ta, ta cały czas taka nie wiem, maniera czy zwyczaj nazywania go inżynierem, a nie na przykład właśnie doktorem? Czy, czy to jest związane z jakąś tradycją, czy po prostu tak się utarło już w piśmiennictwie? Dziękuję. Może na to trzecie pytanie. Tak, oczywiście tak się utarło. Inżynier Janusz Witwicki, może tak skrótowo, on tak też występuje w literaturze zazwyczaj. Natomiast odpowiadając na pierwsze pytanie, tak, była, był pomysł eksponowania panoramy w Centrum Historii Zajezdnia, jednak... Znowu, wią, wiązałoby się to z wyłączeniem części, o ile pamiętam, takiej dużej sali konferencyjnej i przebudową jej na, na potrzeby, czy przedzielenia jej i, i przebudowy jej części na potrzeby ekspozycji. Ja uczestniczyłem tylko w pierwszej, w pierwszym etapie, etapie rozmów. Z tego co wiem, to z tego względu centrum się wycofało jednak z tego pomysłu. Poza tym no, musiałoby zainwestować dość, 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 duże, dość duże kwoty w adaptację części swoich pomieszczeń do modelu, który jednak docelowo nie, nie pozostałby tam. Natomiast odpowiadając na pytanie drugie. Tak, oczywiście. Dzisiaj, dzisiaj technika i, i możliwości wizualne no są coraz, coraz doskonalsze. Oczywiście jak najbardziej model. No ja, ja nie bardzo mogę zdradzać, bo, bo to to ro, 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 m, m, prace projektowe w, wciąż trwają. W, w poniedziałek mamy zebranie też w tej sprawie. Yy, oczywiście model zaopatrzony zostanie w, yy, i różnego rodzaju możliwości wirtualnego oglądania. No już nie trzeba montować tych chociaż byłoby to bardzo ciekawe, peryskopów. I o, oczywiście te efekty jak, jak najbardziej, no dzisiaj to nie jest już wielka, wielka powiedzmy, trudność techniczna. Z, Lwowa lwowanocą, właśnie tych od, efektów, o których Pan mówił, czyli burzy, przelatujących ptaków, odgłosów miasta, jak najbardziej oczywiście. Model prezentowany będzie również specjalnie projektowanej, nie się, witrynie, czy takiej no, przeszklonej, przeszklonej, przeszklonej dużej gablocie. Yy, oczywiście zaopatrzonej w te wszystkie, w te wszystkie yy, udoskonalenia. Yy. Planujemy też, by, co dzisiaj jest już właściwie standardem w muzeum, były różnego rodzaju aplikacje do pobrania chociażby na telefon komórkowy, żeby można sobie było dowiedzieć się, no, na przykład, który z modeli to jest, nie wiem, taki, a nie inny kościół. Dzisiaj już ta wiedza też nie jest taka szeroka, zwłaszcza wśród młodzieży. Także oczywiście te wszystkie, te wszystkie, te wszystkie Dodatkowe możliwości prezentowania panoramy będą y, też trudno mi powiedzieć, ponieważ no, technika idzie tak do przodu, y, że y, to, co kiedyś y, tak właśnie chociażby z tym ściąganiem na, na, na własną komórkę różnego rodzaju aplikacji, dzisiaj jest już, tak jak mówię, standardem. Także na pewno tego rodzaju rozwiązania będą. Ja nie mam pytania, tylko adwocem. Ależ proszę. Leszek Raziuk, firma, która zajmowała się digitalizacją, ale także konstrukcją i projektowaniem całej wystawy w centrum, w Hali Ludowej. Problem był tam taki, że za zgodą Osolineum dokonaliśmy digitalizacji, a także zbudowaliśmy całą tą wystawę, oczywiście przy wielkiej współpracy historyków osolińskich. Ta praca trwała rok. Już nie chcę mówić o kosztach zespole ludzkim, który brał udział w tym. Tutaj niestety mało jest zdjęć jakby z tego wielkiego przedsięwzięcia. Efekt działania tego był uważam bardzo sensowny. Tutaj mówimy o digitalizacji, mówimy o wirtualnych spacerach, bardzo nowoczesne technologie, które w tym czasie myśmy tam zawarli. Można było jakby zobaczyć od razu po zwiedzających, że starsze pokolenie zwiedzało jakby makietę, natomiast młodsze wchodziło jakby w, do, do multikiosków wchodziło w wirtualny spacer. Do czego zmierzam? Do, zmierzam do takiej konkluzji, że my niczego nie potrafimy uszanować. Jak mówię, mam nadzieję, że teraz makieta zyska swoje miejsce, natomiast jej losy związane z Halą stulecia według mnie to jest ogromne marnotrawstwo ponieważ po trzech latach ekspozycji, właściwie nienagłośnionej, które pomieszczenia hali zostały specjalnie przybudowane, tam są zanurzone kilometry kabli, systemy sterowania, zarządzania, w tej chwili siedzą urzędnicy. Właściwie bez żadnej jakby, powiem tak, bez żadnej jakiegoś takiego przemyślenia wyrzucono makietę, kazano zresztą doktorowi Koniarkowi zabierać to w ciągu jakiegoś tam chyba krótkiego no to czasu. Natomiast meble, wyposażenie, infokioski, to wszystko na co my jako mieszkańcy składamy się zostały po prostu wyrzucone za zgodą po prostu władz naszego miasta, ponieważ hala podlega pod urząd miasta. E, przykład dam taki, że... Jednym z tutaj doktor Koniarek wspomniał z technologicznych nowinek, bo oczywiście wszystko idzie do przodu. Ja, ja sobie zdaję z tego sprawę. Sam zresztą cały czas działam, jakby w takich technologiach. Był wydruk holograficzny. Nasze wyprawy dolwowa, bo tak jak mówimy tutaj o wyprawach konserwatorskich, tu siedzi pan konserwator po lewej stronie, też. Nasze wyprawy, zresztą z tego powstała cała dokumentacja film, to są gigabajty materiałów. Nasze wyprawy dolwowa, żeby zmierzyć e, katedrę jura ściągnąć dokumentację z archiwów lwowskich, bo z nimi też współpracowaliśmy. To była bardzo owocna praca. Zostały po prostu w efekcie, efekt tego pracy to była hologram Jura. To była jedna z nowatorskich technik, które zostały sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych, żeby w ten sposób pokazać jakby ten obiekt tutaj, poza zresztą murami jakby samej makiety. Kiedy chciałem dowiedzieć się, co się stało z tym obiektem, to powiedziano mi w hali, że go wyrzucono, po prostu o taki kawałek plastiku. Powiem tylko, że koszt takiego kabałka plastiku to było około 35 tysięcy złotych. To jest tylko jeden z fragmentów makiety, która tam funkcjonowała, więc ja mam nadzieję, że e, Osolineaum doczeka się teraz lepszego zarządzania, lepszych czasów, a i też współpracy, ponieważ uważam, że to co zrobiła Hala z makietą, bo równie dobrze mogła do dzisiaj funkcjonować, Oczywiście. szczególnie w okresie, kiedy teraz mamy za wschodnią granicą. Takie zdarzenia, jakie mamy, kiedy ilość Ukraińców, która też aspiruje do tego, żeby tą makietę zwiedzać, żeby zobaczyć, bo ona też jest jakimś mitem lwowskim cały czas, że ten czas przyjdzie lepszy, aczkolwiek szkoda, że dopiero za parę lat. Także to są takie adwocem do historii, która cały czas jakby toczy się kołem i cały czas bierzemy w niej udział. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję. Ja też siłą rzeczy, ponieważ mam tylko godzinę na, ten, na, ten, na, to, na to wystąpienie, stąd też no, wiele, wiele um, takich epizodów z, z dziejów Panoramy, no siłą rzeczy musiałem potraktować dosyć skrótowo. Ale bardzo dziękuję za, te, za, ten, za, 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 za ten głos i, i, i za, 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 za tę… Ten... Przybliżenie właśnie, co, 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 co się stało z no, tym całym wysiłkiem i, i, i funduszami, które zostały poświęcone na bardzo, bądź, bądź bardzo krótką ekspozycję panoramy w hali stulecia. Szanowni Państwo, czas przeznaczony na nasze dzisiejsze spotkanie dobiegł końca. Dziękuję pięknie za udział, za udział w dyskusji. Dziękuję również za zadawanie pytań na czacie. Z tego co widzę, na większość tych pytań odpowiedzi padły, a w tych nielicznych przypadkach, gdzie nie padły, za chwilę na czacie udzielimy tej odpowiedzi, tak więc przepraszam, że w takiej formie, ale niestety czas nas bardzo goni. Jeszcze raz dziękuję pięknie panu doktorowi Koniarkowi. Wielkie brawa jeszcze raz do pana doktora. Zachęcam państwa bardzo serdecznie do udziału w naszych następnych wydarzeniach jubileuszowych, jak również do zakupu naszej książki jubileuszowej Zmienny krajobraz 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich dzisiaj ze zniżką. Tak więc zachęcam. Dobrego wieczoru życzę.